Święty zdrajca kontra morderca w koronie. 1079 rok. Co tak naprawdę wydarzyło się w tym kościele prawie 1000 lat temu? Moimi gośćmi są dwaj bohaterowie tej tragedii. Cóż, panowie, trudne spotkanie po latach. Tym bardziej dziękuję, że zdecydowaliście się na udział w naszym programie. Pogromie chyba. Otóż ten tu Bolesław, pan powiedział, śmiały, tak tylko gwoli sprawiedliwości. Przypomnę, że łaciński przydomek audax, który nosi Bolesław, tłumaczy się bezczelny. No, tak, tak. Tak gwoli sprawiedliwości przypomnę, że noszę również przydomek szczodry. A ta moja szczodrość dotyczyła przede wszystkim kościoła. Mogilno, Tyniec, katedra w Poznaniu, w Gnieźnie same się nie zbudowały. I w tej swojej szczodrości rozdawania razów Bolesław wpadł tu, do tego kościoła i nie zważając na miejsce święte, mnie zabił. O, słyszy pan redaktor? Zaraz będzie o tym, że zabiłem i pokroiłem ciało osobiście, że wcześniej kobietom do piersi szczenięta dostawiałem po powrocie z wyprawy na Kijów, że byłem furiatem i wariatem. No cóż, no mówią o tym źródła. Jakie źródła? Propaganda kościelna. Żywoty święty. Gal Anonim wyraźnie napisał, że wykonałem tylko wyrok sądu. Oficjalnie w zgodzie z prawem. Prawda jest taka, panie redaktorze, i warto to w tym akurat miejscu podkreślić, że zginąłem, bo ująłem się za narodem. Bolesław wpadł w jakiś amok wywoływania wojen. On ciągle interweniował. Na Węgrzech, dwa razy w Czechach, dwa razy na Rusi. Mieszał się w sprawy angielskie. Ile można wojen prowadzić? Jakim kosztem? No właśnie, chyba poruszyliśmy sedno sprawy. Od wojen to akurat jestem tu ja. I żaden biskup nie będzie mi wypominał, ile ich prowadzę. Poza tym radzę wczytać się w kronikę Gala. Kronikarz wyraźnie napisał o biskupie traditor, zdrajca. Biskup zdradził Polskę, po prostu. Ja wykonałem tylko wyrok. Co za potwarz. Tyle lat po tym mordzie, jak pan śmie? Jeśli kogoś zdradziłem, to tylko pańskie gry wojenne. Tylko nie pan. Może być król, albo wasza wysokość. Tego nikt mi nie zabrał, chociaż umarłem na wygnaniu. Rzeczywiście król odpokutował swoje winy jako prosty mnich na wygnaniu, a biskup Metczennik został patronem Polski. Można powiedzieć, że wasza eminencja zdetronizowała świętego Wojciecha. Cóż, to już nie moja w tym zasługa. Naród po latach uznał, moje pokawałkowane szczątki są jak dzielnice podzielonego kraju. Gdy się zrosną, nastąpi zjednoczenie. Ciało się zespoliło, kraj się zjednoczył, znowu mieliśmy króla. Konkretnie Przemysła, którego zresztą natychmiast zabito. A o mnie wszyscy zapomnieli. Ale to już zupełnie inna historia.